Sponsorem programu jest PKN Orlen. Sponsorem programu jest Budman. Dochodzimy często do sytuacji takich, że z kursantami jest nawet i tak, że uczeń przerasta mistrza, ale jednak czegoś zaczyna brakować już w trakcie tych kluczowych 45 minut WOD. Czyli chwyta gdzieś stres, napinamy się, nie? Tracimy kontrolę nad ciałem i jednocześnie nad tą całą wiedzą, treningiem, umiejętnościami, które nabyły się u nas w ośrodku. Po prostu się odcinasz od tego. Tak działa lęk, stres. I z racji tego, że my współpracujemy ośrodek z pracownią psychologiczną Gamma, chcemy Wam zwrócić uwagę na takie właśnie podstawowe zależności, które też będą miały ogromny wpływ na Twój wynik egzaminu. Pomimo wiedzy, którą pewnie świetnie tutaj przyswajasz i gdzieś tam cały czas ją cementujesz, to jeszcze ważne jest to nastawienie. Więc zobacz, jak ważne jest jakby postawić się na takich głównych filarach, jakimi będą wiedza, trening i umiejętności, które tutaj nabędziesz. Kto może poruszać się po tej drodze? Pojazdy. Tylko pojazdy? A właśnie. I tutaj mamy ten pierwszy błąd podstawowy. Bo droga to nie tylko jest jezdnia. To jest na przykład na jezdni. Oczywiście mogą poruszać się pojazdy. Jasne, to jest prawda. Ale mamy też co? Chodnik, czyli mamy już pieszych. Mamy torowiska tramwajowe, czyli już może poruszać się pojazd szynowy, prawda? Czyli już tutaj ten element drogi, to musimy wiedzieć, że droga to jest ta nasza całość, tak? A składa się z elementów, czyli na jezdnie, dzieli się na jezdnie. Na jezdni mogą być wydzielone pasy ruchu, może być pobocze, może być chodnik. Na pewno będą wypływały jakieś myśli, kurde, jak trafię na jakiegoś tam egzaminatora X-a, no to na pewno będzie jakoś ciężej, czy jak trafię na takiego, no to on coś tam mi zrobi. A taki dialog wewnętrzny bardzo przeszkadza. Zobacz, gdybyś mógł go zmienić na przykład na taką myśl, to będzie jego najlepsza wycieczka objazdowa po mieście. Tak? Jestem świetnie przygotowany. 30 godzin trenowałem te wszystkie swoje umiejętności, całą wiedzę mam dobrze opanowaną, także po prostu teraz te 40 minut, gdzie to wszystko będzie przestrzeń na to, żeby po prostu mu to dobrze pokazać. Tak? Ja obwiozę tego pana najlepiej, jak potrafię. I wtedy ciało już dostaje zupełnie inną informację. Trzecie, najważniejsze po sygnalizacji świetnej, to są znaki. Znaki, które regulują pierwszeństwo przejazdu, czyli mamy ustęp pierwszeństwa, może być to też znak stop i droga z pierwszeństwem. Zobacz, jesteś tutaj w naszym ośrodku, możesz wykorzystać świetnie to otoczenie. Mamy kilkunastu instruktorów, którzy czekają, żeby Ci pomóc. Także jak złapiesz jakieś, nie wiem, elementy w szkoleniu, które sprawiają Ci szczególną trudność, poproś, że chciałbyś to powtórzyć. Kiedy następuje włączanie się do ruchu? Przy rozpoczynaniu jazdy po postoju lub zatrzymaniu się niewynikającym z warunków lub przepisów ruchu drogowego. A kiedy wynika zatrzymanie z warunków lub przepisów? Czyli teraz, jeżeli mamy przejście dla pieszych i mamy pieszego na przejściu, to nasze zatrzymanie wynika z przepisu ruchu drogowego. Jeżeli złapiesz jakieś trudności, to po prostu cały czas powtarzasz, nie zrażasz się, bo na pewno wszystko na początku jest trudne, ale później z czasem przechodzisz do takich momentów, że po prostu świadomie to powtarzasz i coraz lepiej wykonujesz. Będzie obok Ciebie, tego byśmy Ci życzyli, żebyś po prostu razem z nami budował tą kulturę jazdy, która no, w Polsce jest szczególnie potrzebna, prawda? I tego Ci życzymy. Powodzenia. Sponsorem programu był PKN Orlen. Sponsorem programu jest Budman.